Inauguracja Filharmonii Narodowej w Warszawie. Filharmonia Narodowa, funkcjonująca w gmachu znajdującym się przy ulicy Jasnej 5 w Warszawie, który został wzniesiony w latach 1900-1901. 5 listopada 1901 odbył się koncert inauguracyjny we wzniesionym według projektu Karola Kozłowskiego gmachu Filharmonii Narodowej w Warszawie. Z tej okazji jako soliści wystąpili Wiktor Grąbczewski i Ignacy Jan Paderewski, a orkiestrą dyrygował Emil Młynarski.